Na wolności pandy są samotnikami, ale w niewoli lubią towarzystwo. Nie wiadomo czemu. Może to kwestia życia u boku ludzi od pokoleń, a może kaprys ewolucji. Ale błaznowanie mają we krwi. Co za życie? Wyczerpujące. Nad pandami w Wulong czuwa 85 pracowników, którzy nadzorują 59 wybiegów, pracują w laboratorium i szpitalu. Pandy właściwie nie rozmnażają się w niewoli. Przez dekady bez sukcesu próbowano kojarzyć pandy w pary w zoo. Przełom przyszedł, gdy zastosowano in vitro. Przyszła mama jest w 5. miesiącu ciąży. Zbliża się poród. Główny opiekun ośrodka, Wu Daifu, czuje presję. Efekt lat pracy i wydanych milionów dolarów zależy od następnych 48 godzin. Druga noc czuwania. Samica zaczyna się kręcić. Już czas. Kamera jest gotowa, by uwiecznić wyjątkowy moment. Teraz samica rodzi młode. Jest ślepe, głuche i nagie. Waży zaledwie 100 gramów. Zostało wybrane do życia na wolności. Jak u wszystkich niedźwiedzi, młode pandy rodzą się maleńkie i bezbronne. W stosunku do rozmiarów matki to najmniejsze młode spośród wszystkich ssaków żyworodnych. Pandy zostaną odizolowane na dużym wybiegu, by u młodego rozwinął się instynkt. Samica jest troskliwą matką, ale sama przyszła na świat i dorastała w niewoli. Nie ma pojęcia o życiu w górach, a młode musi odkryć, co to znaczy być pandą na wolności.